Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 2. Zapraszam na kolejny odcinek z tej gry. Wygrałem właśnie BMW M1. Wow, niesamowite. Ten samochód nie wiem, czy jest dostępny ogólnie do kupna od tako bez żadnego dodatku, ale myślę, że raczej w tych Willspinach nie możemy inaczej samochodów losować. Tak czy inaczej jest to fajny wóz, naprawdę. 150 tysięcy kredytów, to jest niezły drop. Ja mam trochę tych Willspinów już tutaj powygrywanych, pozdobywanych, bo levelowałem ostro na online, grając z innymi graczami. 19 tysięcy, następna nagroda. I tych level naprawdę dużo tutaj wbiłem. Długo sobie grałem i grałem w klasie S1. Musiałem zrobić sobie jakiś dobry samochód do właśnie klasy S1. Nie miałem żadnego dobrego z napędem na 4 koła, więc zrobiłem sobie lancerka. No i lancerek sobie tak wygląda. Troszeczkę ciężko się nim jeździ. Jakoś daje radę, ale no ciężko się nim przyzwyczaić. Dałem dziewczynie nim trochę pojeździć i powiedziała, że to jest masakra, nie da się go w ogóle opanować. No ale też trzeba zważyć na to, że ona w ogóle tak mało jeździ, w ogóle gra w Trackmanie, chciałem powiedzieć, Forza Horizon 2. Dzisiaj kupimy sobie Lamborghini Aventadora. No już tak długo obiecam tego Aventadora i nie kupiłem go jeszcze, nie stunigowałem, nie wiem jak nim się jeździ, a kosztuje tylko 200 tysięcy kredytów, więc jak na super samochód jest to naprawdę malutko, nie jest to dużo i no, myślę, że to jest taka cena, którą spokojnie przeboleję. Na online wygrałem sobie jakieś tam 400 tysięcy. Grałem chyba ze 2 mistrzostwa, ale było ciężko. Wiecie co, ja mam taką chyba przypadłość, że jak wy oglądacie, jak nagrywam, jak jest kamera i w ogóle, to mi akurat w Forzie idzie naprawdę bardzo fajnie na tym online, ale gdy gram sam, to jest porażka, ja sobie w ogóle nie radzę, jestem cały czas ostatni i no, rzeźnia po prostu. Nie wiem, czy ja gram w takich godzinach, kiedy przychodzą naprawdę świetni gracze, czy coś, ale no, tak jest, po prostu tak jest. Dobrze, no to co, jedziemy sobie do centrum Horizon, a to w sumie za mną, no to sobie tam dojedziemy, chciałem się teleportować, ale spoko. Troszeczkę powiem, co tutaj zmieniłem w tym lancerku. Przede wszystkim chciałem, żeby to był taki trochę samochód uniwersalny, dlatego że no często te wyścigi są takie na online, są wybierane jakieś offroadowe i tak. Znaczy można samochód sobie zrobić albo na asfalt, albo właśnie taki uniwersalny na asfalt i offroad. No i ja na razie nie mam takiego typowo na asfalt w klasie S1 zrobionego pod moje jakieś tam wymogi. Więc zrobiłem sobie takiego kombajna, jakim jest Lancer. No i niestety, a właśnie, to skoro już tutaj jestem, niestety zrobiłem chyba tutaj za duży docisk, bo strasznie słabo przyspiesza. Tutaj z tą prędkością nic nie zrobimy. Chyba, nie no, docisk nie jest wcale duży. Ach, to będzie trzeba coś tutaj jeszcze pokombinować z tym. Z przyspieszeniem, no z jakąś mocą, coś ten. To jest samochód z napędem na 4 koła, więc tutaj o trakcję nie trzeba się specjalnie martwić. Myślę, że spokojnie moglibyśmy dać tutaj nawet węższe opony i zainstalować jakieś, nie wiem, części tuningowe polepszające osiągi i to by na pewno zdało egzamin. No dobrze, sortujemy sobie według producenta. Fuck. No to jest też takie dziwne w tej Forzie, że trzeba te... To chyba to będzie, tak? Czy Hypercars? Zobaczymy. Takie dziwne w tej Forzie, że nie można sobie wczytać tylko jednej marki, no nie? Ale fajne jest to, że kilka takich najfajniejszych modeli, no poza Gallardo Superlagera, jest dostępnych od razu w grze z Lamborghini. Huracana już mam. No i mamy sobie Lamborghini Aventador, rocznik 12, jest tu Veneno, 13 rocznik? Kurczę, ja takie mam wrażenie, że Veneno miało premierę gdzieś tak co najmniej w 14 albo 15, a to już 13 rok, what the fuck? Kupę czasu, co? Z przewagą kupy. No ale dzisiaj kupujemy Aventadora, nie wiem jakie tutaj są malowania stworzone przez graczy, zaraz sobie zobaczymy. A wiecie co, ja chyba sobie wybiorę jakiś kolor producenta. O, chociaż to malowanie jest bardzo fajne. Nie chciałbym tutaj jakiejś winy. O, tak, biorę matowy, wow.
250 tysięcy kredytów to jest naprawdę malutko za takie auto. Podejrzewam, że fajnie się nim jeździ. No, mamy tutaj napęd na 4 koła od razu. Prawdopodobnie wysuwane spoilery. Nie wiem, czy my tutaj coś będziemy zmieniać sobie w jego osiągach, bo to już jest konkretny samochód. To jest potwór po prostu. Ach, dobra, bierzmy go. Ale on wygląda pięknie. No dobra, przejedźmy się nim trochę. Wysuwa się spoiler! Wow, co ten... Ej, Subaru miał oponę na dachu. Jezus Maria. No dobrze. Tak, Aventador to jest niezły samochód. Ja go widziałem w rzeczywistości, chyba dużo osób go widziało w rzeczywistości. Wbrew pozorom, mimo że jest to taki egzotyk, to jest to bardzo popularny wóz. No, może nie w Polsce. W Polsce też jest na pewno kilka albo kilkanaście Aventadorów. Posiada parę osób może. Ale ogólnie na świecie, na Instagramach, na Facebookach tych Aventadorów jest od groma. Zupełnie tak jakby, nie wiem, no. Jakby to były jakieś flotowe samochody, bez kitu. Ale co jest najfajniejsze w tym Aventadorze, ja może zjadę na bok, żeby nikt mnie tutaj nie dupnął z tyłu. No nie można spojrzeć jak trochę na dół, ale jak mamy tutaj pod, w tym wypadku pod prawą ręką, tutaj jest drążek zmiany biegów, ale tutaj mamy automat, więc można to nazwać drążek zmiany biegów. Coś takiego tam jest, czy tam po prostu nie ma tego? Już nie pamiętam, ale w każdym razie ten kokpit tutaj po prawej stronie jest praktycznie całkowicie płasko. I jest taka duża przerwa między tym siedzeniem pasażera, a siedzeniem kierowcy. Dlatego, że ten Aventador ogólnie jest w rzeczywistości, w grze też, tak, jest bardzo szeroki. Naprawdę, zobaczyć jakie auto w rzeczywistości, to jest... Samo patrzenie na ten samochód robi wrażenie. Samo patrzenie, a jak uruchomi się silnik i auto zacznie pierdzieć, to chłopie głuchniesz od razu. Od razu głuchniesz. Wspaniały, wspaniały samochód i bardzo... Ja tak pierwszy raz jak zobaczyłem na premierze to auto, to miałem takie odczucia, że jest taki strasznie kanciasty, że Lamborghini wraca do takich bardziej kanciastych aut stylu, ale to jest po prostu drapieżnik, to jest styl drapieżnika. No tutaj on jest piękny na swój sposób, a on jest przede wszystkim drapieżny, on tak wygląda. A to jest wspaniały samochód, no co ja mogę tutaj więcej powiedzieć? Po prostu, Aventador. Wiecie o co chodzi, każdy zna ten samochód już bardzo dobrze. Osoby, które na pewno interesują się marką Lamborghini, na pewno wiedzą dużo, dużo więcej na temat tego samochodu niż ja. I od razu mamy klasę S2 i co ciekawe, mamy prawie wymaksowanego tego Aventadora w klasie S2. Ja myślę, że jedyną rzeczą, jaką możemy sobie tutaj zrobić, jest zmiana opon na jakieś bardziej wyścigowe. Nie wiem, opony bardzo, bardzo, bardzo dużo dają. Ewentualnie możemy trochę odciążyć samochód, ale nie chcę, żeby znajdował się w klasie X, czyli powyżej klasy S2. S2 to już jest taki max i no w takiej chciałbym się ścigać dzisiaj, no, ogólnie, no bo Aventador, tak? No niżej go nie możemy już zrobić. Części te fabryczne już dają mu takie osiągi, że w tej grze jest prawie poza skalą. Dobrze, to jedziemy sobie do centrum Horizon. Trochę deszcz pada, więc tak nie do końca mogę przetestować jego możliwości. Chodzi tu o przyspieszenie. Chociaż te jest na pewno bardzo dobra. Aventador jest jednym z najlepiej przyspieszających samochodów na świecie. Tam chyba poniżej 3 sekund ma przyspieszenie do setki. 2,90 czy coś takiego. Kosmos w ogóle, gdzie na co dzień ja mam na przykład do czynienia z samochodem, który od 0 do setki przyspiesza tam w 9 sekund. Albo w 11. A pomyśleć sobie, że to przyspiesza w niecałe 3 sekundy, to jest... No łeb urywa po prostu, nie wiadomo jak się do tego odnieść. Jakie by były wrażenia, wgniata w fotel totalnie prawdopodobnie. Ach, dobra. Kiedyś pojadę sobie na jakiś tor i przetestuję to, bez kitu, ten samochód. Możesz tam zapłacić sobie 600 zł i pojeździć jakimś sportowym super samochodem. Dobra. Mam nadzieję, że już deszcz nie pada. Jak te zegary wyglądają. No dobra, sprawdźmy tego gościa. Czy będziemy musieli coś tutaj dostrajać, czy nie?
No jeśli chodzi o start, to jest tu absolutnie wszystko w porządku. Cholera, to mi przeszkadza tylko. O, już. Jeśli chodzi o start, to jest absolutnie wszystko w porządku, nie ma tutaj stresu. Co do skręcania... O, z hamowaniem może nie jest za ciekawie. Nie wiem, co z tym zrobić. Znaczy, no teraz skręcałem trochę na boki, więc może to się uda poprawić później. Po prostu lepszą jazdą. No też samochód to jest jedno, a druga sprawa to przyzwyczaić się do niego, nauczyć się nim jeździć, ale powiem wam, że kurczę, no jeździ się nim spoko, bez żadnego dostrajania. Jest naprawdę w porządku. 350 km na godzinę to jest prędkość, która spokojnie wystarczy nam w klasie S2. Nie trzeba tutaj 70, to jest nawet za dużo. Ja myślę, że spokojnie możemy walczyć i jechać na następne mistrzostwa i próbować tutaj ogarnąć jakiś fajny wynik. Bez problemu, myślę, że się uda. Aventador jest świetny. Chciałbym troszeczkę, żeby był dzień, bo powiem szczerze, chciałbym zobaczyć wszystkie kształty tego samochodu już tak o tutaj w grze, ale powiem szczerze, naprawdę jeśli chodzi o modele aut w Forzie Horizon, one wyglądają przecudownie. Są najpiękniejsze chyba, jakie widziałem w jakiejkolwiek grze. Super, super są odwzorowane po prostu. I tak samo jest w Fordzie Motorsport, jeśli ktoś lubi gry wyścigowe, torowe, no to też tam te samochody są super odwzorowane, no. Najgorzej chyba odwzorowane były w Grid Autosport. No. Tam niby z zewnątrz wyglądały fajnie, ale no, jak się tak przyjrzysz, to... Coś tam nie grało w tych modelach, nie wiem, takie wydawały się bardzo plastikowe. Ciężko mi to określić, no, a tutaj jest inaczej, fajnie to wygląda wszystko. Co ja mam wam mówić, no, opisywać, jak wy wszystko dokładnie widzicie Full HD, jak to wygląda. Kurczę, w tej grze, ach, dobra, chodźmy na te mistrzostwa. W razie jak mi coś tam nie będzie pasowało, zawsze będę mógł się... posilić jakimś tuningiem, jakimś dostrajaniem samochodu, pochylić koła, nie wiem, czy to jest konieczne w ogóle w Aventadorze. Ten samochód już jest stworzony z myślą o tym, aby wygrywać, z myślą o tym, aby atakować. Dobra. No i wybieram, kontynuujemy wycieczkę. No i jedziemy, przejdziemy się nim kawałek, mam nadzieję, że będzie dzień. Jest dzień, jest piękne słoneczko, jedziemy na festiwal. A, jeszcze tylko tak sprawdzę, jeśli chodzi o ten tu... O, nie mogę teraz. Chciałem sprawdzić, jak z tym napędem. No, ale fajnie wygląda, taki ciemny, jak Batmobil jakiś, co nie? Taki... Ach, super wygląda. Tak nie wiem, czy można sobie włączyć światło. A nie, są te z przodu włączone, mogę wam pokazać. O. Nie? Z tą dokładką z przodu wygląda w porządku. Chodzi mi o ten dodatkowy spoiler pod zderzakiem. Wygląda w porządku, no mówię, tak jak Super Veloce Aventador. Podobnie, no wiadomo, że nie idealnie, Super Veloce jeszcze posiada jakieś tam dodatkowe wloty. Jest taki bardziej poszarpany na karoserii, tak żeby wyglądał jeszcze bardziej drapieżnie. I jest jakoś tam podkręcony, ale ja nie wiem, czy ja bym chciał mieć takiego Aventadora. Aventador wygląda fajnie, taki jaki jest, no. Ale podejrzewam, że osoba, która ma bardzo dużo kasy i może sobie pozwolić na Aventadora, albo nawet i kilka Aventadorów, no to chciałaby mieć jednego Aventadora, który rzeczywiście, tak mówię, w rzeczywistości, no nie? Które rzeczywiście odróżnia się od innych i który jest na przykład limitowaną edycją z jakimś tam fajnym wyposażeniem czy czymś takim. Ach, świetny jest ten samochód, naprawdę bardzo fajnie przyspiesza. Oczywiście troszeczkę go podkręciliśmy, no i no tutaj nie ma zmiłuj, no musi jeździć bardzo dobrze. Ale ja naprawdę nie czuję potrzeby jak na razie, aby zmieniać w nim cokolwiek. Żeby tam coś go dostrajać czy coś. Kurczę, no. Ja powiem wam tak, w tej grze, nie wiem czy ogólnie też tak jest w życiu realnym, bo powiem szczerze, niewiele jeździłem, kiedykolwiek jeździłem takim szybszym samochodem z napędem na 4 koła? Chyba nie. Chyba właśnie nie jeździłem, więc nie wiem jak to ma się w rzeczywistym świecie. Ale... nie wiem jaka jest taka, czy jest taka różnica w rzeczywistym świecie między samochodami z napędem na tył, na przód i na 4 koła. Czy rzeczywiście te samochody z napędem na 4 koła są aż o tyle lepsze od tych samochodów w prowadzeniu, czy ogólnie w osiągach, od samochodów z napędem na tył czy przód? No podejrzewam, że tak, no to zależy też od różnych rozwiązań, technologii. No ja nie jestem inżynierem mechatroniki, więc się na tym nie znam.
ale podejrzewam, że no tutaj chodzi też głównie o trakcję. A ciekawy jestem też, jak to jest rozwiązane, bo ja często mówię na przykład, że samochód dostrajam, że napęd jest w większości ustawiony na tył, no nie? I tak się zastanawiam, jak to jest, że z tyłu mamy ten mocniejszy napęd, taki bardziej twardszy, a z przodu taki miększy, czyli on jest jakoś odsprzęglony, albo tam jest jakaś, nie wiem, dyferencjał tak ustawiony. Nie wiem, jak to działa, będę musiał o tym poczytać dokładnie, bo też jestem ciekawy. No a to poprawia znacznie prowadzenie samochodu, bo możemy sprawić, że auto będzie tak częściowo z napędem bardziej na tył. Że będzie miało zalety i samochodu z napędem na 4 koła, i samochodu z napędem na tył. Czyli jeśli chodzi o zalety samochodu z napędem na tył, no to do tego możemy na pewno zaliczyć lepsze skręcanie. Czyli samochód jest taki bardziej nadsterowny. Z kolei samochód z napędem na 4 koła jest troszeczkę bardziej podsterowny. Tak jak samochód z napędem na przód. Na przód to już są w ogóle całkiem podsterowne. No i to są najpopularniejsze samochody w ogóle na świecie, którymi codziennie każdy jeździ. Dlatego, że są bardzo bezpieczne, no i ekonomiczne, i tanie w eksploatacji stosunkowo. Nie mamy tam żadnych wałów rozrządu, skomplikowanych przekładni i tak dalej. Mamy tylko półośki. No w sumie jest tam też... Co zależy od samochodu, bo Boże, co ja tutaj będę mówił. Wszystko zależy też od samochodu. Ale ogólnie rzecz biorąc, samochody z napędem na przód są najtańsze w eksploatacji i z tym na pewno nikt nie będzie się tutaj kłócił. Ojej, jedziemy do centrum Horizon. Wow. Trzeba było się kawałek przejechać, ale już jesteśmy na miejscu. No, ale właśnie wracając do tematu, to tak się zastanawiam, jak to jest z tym napędem. Czas się zabawić przed naszą jutrzejszą wycieczką. Oj, chciałbym kiedyś pojeździć takim Aventadorem. Zobaczcie, kto jest wcisnąć gaz w samochodzie, który ma 700 koni. I z którym ma świetną trakcję i wagę, no bo 700 koni, możesz mieć 2000 koni w jakimś tam samochodzie, koni mechanicznych, ale co z tego, jak masz albo ciulową wagę, albo ciulową trakcję, no to te konie to będą, to będzie takie sobie, o. Są, bo są. Ech, dobra. Więc moc nie jest taka ważna, czy moc też jest ważna, ale moim zdaniem bardzo ważna jest też waga, no jeśli nie ważniejsza nawet od samej mocy. Dobra. Widziałem samochody, które mają 90 koni mechanicznych. Ważą tam z pół tony, bo mają wszystko wywalone z zewnątrz, ze środka. Fotele, nie fotele, jest tylko jeden fotel, kierowcy, kierownica, ręczny, hydrauliczny. Hamulec nożny, hamulec, no, ręczny. Gaz i to wszystko, no i sprzęgło. Jedziesz. Okej, mistrz zdecydował. Ta wycieczka zmierza do Castelletto. Castelletto. No i dobrze, wybierzmy sobie nasz samochód, ale właśnie, o cholera. Obecny samochód, ale... Och, na szczęście mogę nim jeździć, bo myślałem, że te mistrzostwa mam już wygrane i nic mi to nie da, jak wygram teraz. Ale spoko. No, więc samochody nawet z 90 koni mechanicznych mają, odciążone całkowicie i takiego buciora to ma, że to szok. No ale takim samochodem też ciężko się jeździ, bo wciśniesz lekko gaz i już, wow, lecisz do przodu. Także najprostszym tuningiem, jeśli na przykład masz jakiś stary samochód i masz taki samochód do katowania, to jest wywalić z niego fotele, wszystko, najlepiej samemu też trochę schudnąć, żeby była jeszcze mniejsza waga. I masz już stunigowany wóz bez konieczności instalowania jakiejś dodatkowej turbiny, nie wiem, czegokolwiek. Nawet starego jakiegoś tam diesla, cokolwiek. Odciążysz takiego, nie wiem, Passata jakiegoś starego, odciążysz, wywalisz fotele, wszystko odkręcisz, jakieś tam obicia, nieobicia, poduszki, wszystko wywalisz. I taki bucior jest nagle, nie wiesz skąd nagle się ta moc bierze, naprawdę. Także to jest tańszy, najprostszy tuning, z którego każdy korzysta, każdy amator tuningowania. Ojej, trochę mnie tu zarzuciło, to było niepokojące. Ale już jest, no zobaczymy właśnie jak na tych wzniesieniach będzie. Może się okazać, że będzie trzeba zwiększyć docisk. A to też mnie trochę boli, bo ten spoiler tutaj, który mamy zainstalowany już standardowo w Aventadorze, który jest tak, że częścią karoserii
z tyłu chodzi mi. No to on powinien mieć też regulowany ten docisk w zależności od prędkości. Dobra, to są mistrzostwa Hypercar. Wybierz wyścig, aby je rozpocząć. Okej, no to co, jedziemy sobie. Myślę, że zacznę od lewej strony. O, tutaj mamy okrążenia, jedziemy. No i muszę tą samą drogą wrócić, ale to nic. Aventadorem naprawdę jeździ się bardzo przyjemnie, soczyście. Ach, fajnie. A co ciekawe, to jest też samochód, który możemy troszeczkę podriftować. Nie jakoś tam hardkorowo, ale jak najbardziej da się. No i kurczę, przesiadając się do takiego wozu, od razu masz samochód gotowy do ścigania. Mimo, że tam kosztuje 200 tysięcy kredytów, nie trzeba w nim praktycznie nic robić. Ale wiecie, co jest najciekawsze? Nie zgadniecie, ale na online bardzo mało osób ściga się właśnie takimi egzotykami. Naprawdę! Ktoś sobie tam wybierze maksymalnie, nie wiem, Nissana GT-R'a R35, a tak to wszyscy ścigają się albo jakimś klasykiem, albo jakimś tam Nissanem Skyline'em, nie wiem, Toyotami, jakimiś takimi GT83, a nie wiem, czy to jest GT83, ale ogólnie wiecie, o co mi chodzi, nie? Nie ma takich egzotyków. Bardzo mało się spotyka jakieś tam Ferrari czy coś takiego. Jakieś stare Mustangi, albo Mustang z 2012 roku. I takimi samochodami ludzie się ścigają. Naprawdę bardzo mało jest takich egzotyków jak tu Pagani Huayra. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale ja też, jeśli już się ścigam, to wybieram właśnie samochody, z którymi można tak naprawdę najwięcej zrobić, bo myślę, że tutaj chodzi o ten tuning, że możemy dostosować sobie samochód do swoich upodobań, do swoich jakichś tam potrzeb. A z takim hiper samochodem jak tutaj, no widzieliście, zrobiłem sobie tam parę zmian, ale on już się prowadzi super i w nim niewiele możemy zmienić, nie? A taki właśnie samochód z trochę niższej klasy możemy zrobić, na przykład wywalić z niego wszystko, czyli zmniejszyć wagę, nie instalować żadnych części tuningowych. Możemy zainstalować, nie wiem, jakiś tam w ogóle 1000 koni mu zrobić, a będzie dalej w klasie A, bo będzie ciężki i będzie miał ciulowe opony, więc będzie słabo przyspieszał. Po wyjściu na przykład z zakrętu, ale na prostych może sobie dawać radę, jeśli ma napęd na 4 koła. Więc możemy zrobić samochód, który będzie, ogólnie rzecz biorąc, możemy zrobić samochód, który będzie super przyspieszał, ale na zakrętach nie będzie najlepszy, a możemy zrobić samochód, który będzie na zakrętach najlepszy, a nie będzie super przyspieszał. I mamy tą dowolność, gdzie w samochodach, hiper samochodach takich jak, takie jak tutaj, no takiej dowolności nie mamy, bo te opcje tuningowe no jednak są w jakiś tam sposób ograniczone, bo no, ja sobie też odciążyłem w sumie Aventadora, parę rzeczy tam porobiłem, przyspiesza lepiej, jest całkiem niezły. Ale myślę, że jednak z samochodami takimi starszymi, jak Lancer, Evo z 5 roku, możemy pobawić się więcej z nimi możemy zrobić. I myślę, że to bardzo przyciąga graczy do tego typu samochodów, niż do tych egzotyków. Dobrze, ja tak zauważyłem teraz, pokonując te zakręty, że troszeczkę rzuca tego Aventadora. Zrobi się taki podsterowny, to jest wyczuwalne. Ale to się da opanować, trzeba po prostu trochę gazu puścić na zakrętach. No mamy tutaj napęd na 4 koła, więc to jest domena takich, tych samochodów akurat. Że no, jeśli dodasz gazu na zakręcie, no to cię wywali na zewnętrzną, bo tak. Gdybyśmy mieli tutaj napęd na tył, no to ten gaz można troszeczkę go dodawać na tych zakrętach, ale też nie za mocno, żeby nam z kolei koła nie zabuksowały. Pamiętajcie, że na zakrętach opony podlegają bardzo, bardzo dużym obciążeniom. I jakkolwiek ta gra jest arcade'owa, nie jest to taka 100% symulacja, ani nie jest to też taki 100% arcade, jak Need for Speed, prawda? Tak na przykład odwzorowanie, nie wiem, tam obciążenia tych opon jest na moim zdaniem wysokim poziomie i naprawdę bardzo przyjemnie można sobie to i tutaj zredukować odpowiednim tuningiem i to odczuć też. Także nie hamować przy skręcaniu i będzie naprawdę w porządku z tą jazdą. Hamować tylko, gdy ma się proste koła, no czasami na tych zakręcie trzeba, no. Widzicie, ja teraz nie dostosowałem sobie prędkości, ale tak naprawdę jest to mój pierwszy wyścig w Aventadorze. I
tak widzę, że trzeba tutaj sporo tej prędkości redukować. Powinienem też większym łukiem brać zakręty. Tak czy inaczej, druga pozycja to wcale nie jest zły wynik. Zauważyłem, że mój Aventador wcale nie jest taki dobry na pokonywaniu zakrętów. Jest świetny na prostych. Może uda się to jakoś naprawić. Tak czy inaczej zaskoczony jestem, że jak najeżdżam na pobocze, to wcale nie jest tak tragicznie z tym zarzucaniem. Działa sobie ten Aventador, naprawdę nie ma z tym stresu, by pokonać kawałek tam jakiegoś szutru czy piachu gdzieś tam na poboczu, jest okej. Dobrze, zajrzyjmy sobie do tego tuningu. Zobaczymy, co my tutaj możemy zmienić. Opony. Ciśnienie w oponach jest w porządku, ja bym nawet dał trochę wyższe ciśnienie. Samochód ma super przyczepność moim zdaniem, więc tutaj nic nie zmieniamy. Możemy powariować trochę z przyspieszeniem, naprawdę prędkość powyżej 350 km na godzinę jest nam w ogóle do niczego niepotrzebna. Tak naprawdę skracanie biegów, jak ktoś słusznie zauważył w komentarzach, nie zawsze wpływa na rzeczywiste przyspieszenie. No i tutaj też ciekawa sprawa, na przykład ja w swoim samochodzie mam 6 biegów. No 7, licząc wsteczny, tak? I ja na przykład, gdy jadę, nie ścigam się, tylko po prostu startuję, powiedzmy, z pasów, czy tam jak są dwa pasy, to widzę, że samochody na przykład z pięciobiegową skrzynią biegów mają lepsze przyspieszenie, dlatego że kierowca nie traci czasu, czy samochód nie traci czasu na przełożeniu samym, a przełożenie same też zabiera trochę czasu. Ja muszę częściej te biegi zmieniać, bo mam troszeczkę jednak krótsze. Mogę sobie tam wrzucić szóstkę na 120 km na godzinę, no i ten samochód wiadomo, że pali wtedy mniej i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony, jeśli chodzi o samo przyspieszenie, to jednak tracisz ten czas na samej zmianie biegów i no wiadomo, że to przyspieszenie jest, jeśli to rozłożyć na czas, jest gorsze. Zależy też od kierowcy, no jeśli ktoś zmienia biegi błyskawicznie, no to jest w porządku, tak? Mam to tutaj sprawdzę, bo mam sztywne. Jeśli chodzi o skręcanie, to było tu w porządku, muszę tylko dostosować sobie, tak, jak widzieliście, dałem sobie tu ustawienie kół naprzód na ujemne, ale trochę chyba przesadziłem, bo to daje takie ustawienie ujemne daje do samochodów, które naprawdę nie skręcają. Aventador nie ma problemu ze skręcaniem, tylko ogólnie z pokonywaniem takich zakrętów. Z dyferencją, jak jest ustawiony. No, jest bilans 70 jednak, czyli pomiędzy 60 a 80, jak mówiłem wcześniej. No, ale tak czy inaczej, duża ilość biegów i jeszcze skrócone biegi to naprawdę w rzeczywistych warunkach nie wpływa dobrze na przyspieszenie moim zdaniem. Dajmy sobie hamulce trochę naprzód, żeby przy takim hamowaniu troszeczkę zarzucało dupą. No, trochę przesadziłem. Dajmy tak 65. I aerodynamika. Dajmy na pokonywanie zakrętów. Czuję, że ten samochód troszeczkę lata na tych zakrętach i to jest problem. O, tutaj ciekawe ustawienie. Nie wiem, czy to jest oryginalne ustawienie, tak jak mamy w rzeczywistym świecie. Ale tutaj nie będę się bawił. Nie wiem, czy to coś zmieni. Taka konfiguracja powinna troszeczkę pomóc w pokonywaniu zakrętów. Zobaczymy. Zobaczymy dopiero na następnych zawodach. Jak ustawiłem sobie hamulec tak bardziej naprzód, no to powinno mi przy takim hamowaniu jak teraz, lekko skręconych kołach, powinno mi bardziej zarzucić dupę, więc samochód powinien być bardziej taki driftujący teraz. To jest dobrze, no na niektórych zakrętach warto sobie przedriftować nawet w Fordzie. Na niektórych, bo nie na wszystkich. No jeśli będę na przykład driftował na takich zakrętach jak tutaj, takim gładkim, no to stracę dużo prędkości, ale z kolei na ostrych zakrętach, gdzie trzeba dużo prędkości wytracić, no nie zawsze jest to dobre. Lepiej utrzymać samochód na wysokich obrotach i jak on już złapie sobie tą przyczepność, a samochód z napędem na 4 koła tą przyczepność łapie w Fordzie szybko, no to jest naprawdę w porządku. Dobra, pojedziemy sobie tutaj. Nie wiem, po co jadę tak dzisiaj dokładnie po asfalcie, ale wiecie co, ja mam jakieś takie wewnętrzne odczucie, że gdzieś uszkodzę tego Aventadora, chociaż to w Fordzie się nigdy nie zdarzy. To jednak mam takie jakieś wewnętrzne wrażenie, że jadąc po wertepach mogę go uszkodzić, jadę sobie ulicą. Teraz stał się ten samochód za bardzo chyba responsywny i czuję, że no jest teraz strasznie skrętny i to sprawia też, że jak tak mocniej skręcę, to on wpada w leciutki poślizg i opony tracą przyczepność.
Przejadę tu, przejadę, dobra. Ale zobaczymy, tutaj mamy następny wyścig. To jest przełajówka. To możemy sobie tutaj trochę dostosować Aventadora. Ja bym dał troszeczkę miększe zawieszenie. Resory. Dajmy tutaj bardziej miękko, bo może być hardkorowo. No, na wertepach to się bardzo przydaje. Wiecie kiedy? Ja się o tym przekonałem, jak grałem właśnie online. Dałem sobie sztywne zawieszenie, wszystko usztywniłem ładnie, żeby samochód był responsywny na asfalcie, ale kiedy leciutko zahaczyłem pobocze kołem, samochód podskakiwał, a kiedy wyskoczyłem z jakiegoś tam wertepu i wylądowałem, to samochód się dosłownie od ziemi odbijał do góry i to było straszne, więc trzeba to naprawdę zmiękczyć ten samochód. No, w Aventadorze to będzie trochę dziwnie brzmiało, no jak w ogóle Aventadorem ścigać się po takich wertepach, kocich łubach jakichś. No ale tutaj mamy takie konkurencje i trzeba to przeboleć. Dajmy troszeczkę też wyższe zawieszenie. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak się nim będzie teraz jeździło, ale przekonam się już na tym wyścigu. Ikonka oznacza, że będziemy mieli trochę tam przełajową jazdę. Mam tych samochodów w klasie S2 troszeczkę, między innymi wspaniałego McLarena P1. Chyba LaFerrari też mi się jeździło fajnie, chociaż nie pamiętam. Nie jeździłem nim dawno już, ale P1 to jest zdecydowanie jeden z lepszych samochodów, jakie miałem tutaj w Forcie. No dobra, ścigamy się. Zobaczymy. Tak staram się teraz wywnioskować, jak się ten samochód prowadzi. Ale właśnie, no widzicie, i teraz na zakręcie miałem skręcone koła lekko w prawo, nacisnąłem hamulec nożny i samochód zaczął driftować. Więc mogę tego używać sposobu pokonywania zakrętów na ostrych zakrętach. Na takich bardziej gładkich lepiej dostosować wcześniej prędkość i pokonać go odpowiednio, dodając troszeczkę gazu, w ogóle nie dodając gazu. No podejrzewam, że tu miałbym spore problemy, gdybym miał twardsze zawieszenie jak wcześniej. Widzicie, że teraz Aventador pięknie pokonuje te wertepy. No, można naprawdę te samochody ładnie dostosować. Warto trzymać się też w strumieniu powietrza za samochodem przeciwnika. Oj, trochę za duża prędkość. Myślałem, że wypadnę, ale Aventador mimo moich obaw naprawdę fajnie się trzymał. Oj, widzicie, teraz nacisnąłem mocno hamulec nożny i Aventador zaczął driftować. Nawet teraz. A nie, nie zadriftował. Ale jechałem chyba za wolno po prostu, a też nie dociskałem gazu. To bardzo fajna trasa w ogóle. Teraz leciutko sobie hamulec naciskałem, a i tak zarzucało troszeczkę dupę. Nie szkodzi. O, ciężka jest ta Agera. Jeździłem Agerą, naprawdę ciężko się nie mieści. Chciałbym wygrać te zawody, bo to już najwyższa pora na to, aby wygrywać. Nie wiem, czy się uda. Agera ma naprawdę fajne przyspieszenie tutaj, akurat ta Agera, bo mi się nią bardzo słabo jeździło. Ale proszę bardzo. Co? Można, można. Jak kolejna wygrana, jak to jest pierwsza wygrana w tych mistrzostwach? Co ty, koleś? Chociaż nie, moment. No tak. Chyba tak. 9000 kredytów, 4000, oj, następny Will Smith. Się strasznie szybko te poziomy zdobywa. Dobra. Teraz sobie pojedziemy na następne zawody. No myślę, że tutaj było w porządku i nawet na asfalcie jeździło się całkiem okej. Nie miałem jakichś przeciwwskazań. No nie wiem w sumie. To pokonywanie zakrętów jeszcze jest takie jakieś dziwne. Ale tutaj jechałem tak na pałę, bardzo szybko chciałem dojechać jakieś gdzieś tam po prostu. I no może dlatego mnie wywalało z tych zakrętów, ale no nie wiem. Zobaczymy teraz, co się będzie działo. Ciężko to też tak wyczuć, no akurat jeśli chodzi o dostosowywanie zawieszenia pod względem twardości czy miękkości, ciężko tak dokładnie wyczuć, jak ten samochód zmienił się po tym tuningu. No, tak, tak, na moje wyczucie, no, ale
Może ja coś źle czuję, nie, może ja nic nie czuję. Dobra, jedziemy tu pod górę, zobaczymy. No skoro mamy tu miękkie zawieszenie, to teraz spokojnie możemy tym awetadorem pluć tutaj na przełaj. Oj, 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 oj. Wow! Dobra, może jednak wrócę na asfalt. Gdzie jestem? O! Dziwnie mnie tutaj cofnęło. Nie no. Myślę, że podjadę tu spokojnie, kurczę, jak w GTA. W GTA da się normalnie każdym samochodem pod górę chillar podjechać, nawet rowerem. Wow! Och, kurczę. Prawie bym się rozwalił tam, ale udało się przetrwać. Dobra. No i bierzemy Aventadora. Pamiętam też, że Hennessy'em Venomem słabo mi się jeździło, ale wtedy właśnie nie umiałem się jeszcze za specjalnie bawić tymi ustawieniami, a jednak to bardzo dużo daje. I można zrobić naprawdę fajny samochód. Jeszcze nie umiem robić tego tak perfekcyjnie, no bo z tym zawieszeniem na przykład nie wiem, jak to dokładnie wpływa tutaj. Ale spokojnie. Z każdą godziną spędzoną w Forzie idzie mi coraz lepiej z tym tuningiem i dostosowaniem samochodu. Także jest ok. No i dobrze, tutaj będziemy mieli większość asfaltu prawdopodobnie. Teraz postaram się przejechać najlepiej jak umiem ten wyścig. Zobaczymy, jaki to da rezultat. Naprawdę ten Aventador ma świetne przyspieszenie. Aj, tutaj troszeczkę źle, że zawadziłem pobocze. Ach, i za późno. Za mało zahamowałem. Ale już się bałem, że mi nie starczy drogi. Nie chcę tego pobocza łapać, bo to jednak sprawia, że samochód traci przyczepność. Nie wiem, czy było to tam zostaje na tych oponach, czy co. I jak się wjedzie na asfalt, to jest problem. No, nie można tak robić. No i zadriftowałem. No i się, widzicie, sporo prędkości traci. W porównaniu do takiego ostatniego przejazdu na ostatnim okrążeniu, o, było sporo lepiej. I też podczas właśnie puszczania gazu samochód jakby odzyskiwał sprawność do pokonywania zakrętów, naprawdę. I jak się dodaje gazu, to nagle tak ciągnie do zewnętrznej. To jest odczuwane. No z tym się nic nie zrobi, to jest samochód z napędem na 4 koła. I trzeba ten gaz puścić na tych zakrętach i tyle, no. Ach, kurde, jak oni tak mocno skręcają? Nie wiem. Jeszcze jedno okrążenie przed nami. Moim zadaniem jest teraz złapać strumień za Ferrari Enzo, które jest przede mną i spróbować dogonić resztę, albo coś ugrać na późniejszym dohamowywaniu, no ale widzicie, że to nie zawsze daje pozytywny efekt. Nie, już dupa. Nie, to trzeba cofnąć. Późniejsze dohamowywanie... byłoby lepsze, gdybym miał troszeczkę sprawniejszy hamulce. No myślę, że pochylenie opon z przodu dało taki efekt, że mamy też gorszą trakcję, jakby nie było. Pochylenie opon, ogólnie kół, no. To opony mają też jakby gorszą powierzchnię styku, tak myślę, na mój ludzki rozum. I przez to droga hamowania się wydłuża, tak myślę. Ale czy mam rację? Powiedzcie mi sami. Jak się zrobi taki negatyw w samochodzie. Powinno mieć wpływ, nie? A teraz... Ale chillowo ten pokonałem ten zaklęt. Pominąłem? Nie, nie pominąłem. Super. O, Jesus. Ale to zrujnowałem ten zaklęt. Ach, i już. No niestety, no czasami jakieś takie przyzwyczajenie hamowania ze skręconymi kołami bierze górę. Dobra, gonimy tutaj. P1 ciach i gonimy tego gościa z przodu, on jest dobry. No niestety, druga pozycja wcale nie jest tak źle. Powinienem być teraz na równi z tym kolesiem. O!
no to ostatni wyścig trzeba wygrać, żeby wygrać mistrzostwa. Nie ma opcji, nie damy się. Druga pozycja to naprawdę coś, co mnie nie zadowala. Powinienem teraz te ostatnie wygrać. Dobra, lubię ten projekt, super. Trzeba koniecznie, koniecznie, bo nie wygram tych mistrzostw. Zawody trzeba wygrać. A najlepiej to by było zramować tego Kenizega i mieć w dupie, tam wygram czy nie wygram. Niech on tam, no, zostanie gdzieś na końcu, nie zdobędzie punktów i gitara. Jakby tutaj można poprawić skuteczność hamowania? No myślę, że no nie jest trochę problem z tym hamowaniem. Samochód jest niestabilny podczas tego. Znaczy, jest ok na prostej drodze, na równej drodze, ale w momencie, kiedy ta droga ma troszeczkę wybojów przed zakrętem, no to tak jak teraz, zaczyna nim rzucać na boki. No tak to jest z samochodem... Tak to jest co? Samochodem, gdzie hamulce są ustawione naprzód, no. Przeważnie tak ustawia się samochody, które są stworzone do driftowania, żeby te hamulce były mocniejsze z przodu. Tak myślę. Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Coś miałem powiedzieć na temat aut ogólnie. No nie wiem, zapomniałem, a coś miałem fajnego powiedzieć. No ale tak czy inaczej, tu mamy ostatnie zawody, będą nas... O proszę, tutaj coś mamy do zdjęcia. Co to jest i gdzie to jest? To jest, Porsche Carrera GT albo RUV. Nie wiem jak to... to jest chyba Porsche. No, tutaj w tej grze mamy i RUVa i Porsche. Ale nie mamy na przykład, nie wiem, Barabusa i nie mamy Mercedesa w jednej grze tutaj akurat. Ale jeśli chodzi o Porsche i RUVy, no to są. A to jest dziwne w sumie, no nie? Dlaczego jest Vauxhall i Opel? Dlaczego nie ma Opla na całym świecie? Z czego to wynika? Tak się zastanawiam też. O! Wleciała fajna muzyczka, no to jak taka muzyczka, to trzeba to wygrać. Koniecznie! Hypercars, Castelletto. No i niestety będziemy ścigać się w nocy. Mamy tu Maserati, no... Najgorszy jest ten... Kenizek. Dobra. Najgorszy jest ten Kenizek. Nie wiem, czy on jest z przodu, czy z tyłu, no ale trzeba go pokonać koniecznie. A, jest ciemno. Ależ mnie tam kopnął z tyłu, cholera. Dobra, muszę tu uważać, bo to jest sprint. Więc trzeba się mieć na baczności. Jak ja tego nie lubię, no. Strasznie, strasznie. Nie można tak robić na tych zakrętach. Kiedy ja się tego nauczę? W samochodach z napędem na 4 koła nie można tak hardkorowo dodawać gazu na tych zakrętach. Zresztą w żadnym samochodzie nie można hardkorowo gazu dodawać na zakrętach. Dobra, gonimy tam. Ja troszeczkę powinienem lepiej sobie radzić na tych wybojach Aventadorem, bo sobie go dostosowałem. Dobra, jestem w piątce. Jest ten Kenizek, którego muszę pokonać. Ale go fajnie zatrzymał Bugatti Veyron. O, wow, wow, wow! Dobra, cofamy. Co to było? Ale mnie już wyrzuciło. No tutaj jest taka jakaś górka. Trzeba ją jakoś lepiej pokonać. Nie mogę patrzeć się na mapkę, bo staram się też tutaj rywalizować. O, ten gościu, który jest po mojej lewej, który był po mojej lewej. No niestety muszę go pokonać. On jest dobry. O, teraz puściłem całkowicie gaz i udało się ładnie złapać przyczepność. O, teraz też udało się pięknie to pokonać. Z tego się zrobił Aventadora, zrobił taki samochód offroadowy. Zobaczcie, o ile ja lepiej radzę sobie na takim szutrze niż przeciwnicy. No. Z kolei, gdy przychodzi asfalt, no to już nie jest tak różowo.
Okej. No, no na razie pierwsza pozycja. Fuck. O dobra, coś mnie tu wyprzedziło. Cholera! Ach, już się rozproszyłem. Rozproszyłem się tym głupkiem, który mnie wyprzedził, no. Tutaj też źle podjechałem. No jak ja tu jadę? Co ja tu zrobiłem? Boże. Gaz. Ale to dlatego też, że ja troszeczkę nie znam tych tras mimo wszystko. Mimo wszystko nie znam tych tras tutaj w Forzie i jest mi ciężko, no. Tak z perspektywy osoby, która gra sobie codziennie w Forze, no to może się wydaje się takie głupie, że kurczę, no jak ja już tyle gram, tyle odcinków zrobiłem z Forze i dalej nie umiem w to grać, no nie? Ale ja gram praktycznie tylko wtedy, kiedy nagrywam odcinek. No czasami mi się zdarzy tam godzinkę pograć poza odcinkiem, ale tak to przeważnie... Stary, ale nie wpadaj w samouwielbienie. Jeśli chcesz zostać mistrzem festiwalu... Tylko teraz, no nie? Sobie tak gram, także można sobie zliczyć te wszystkie odcinki i mniej więcej tam policzyć, ile ja godzin spędziłem w tej grze i wcale nie jestem jakiś tam super dobry. Ale radzę sobie, no. Cały czas myślę, że mam lepsze umiejętności w tej grze, to też się liczy. Dobrze, to co? Ładnie sobie pojeździliśmy Aventadorem. Nie jest to taki łatwy samochód w prowadzeniu, jak myślałem. I jak miałem pierwsze takie wrażenie po przejażdżce nim, ale da się go opanować i myślę, że jeszcze po jakimś tam małym dostosowaniu da się go ogarnąć. Na obecną chwilę bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Niesamowite. I wiem tylko z gier, mniej więcej i z filmików na YouTubie. Zresztą, jeśli nie jesteś w temacie odnośnie tego, jak brzmi Mercedes AMG czy Subaru WRX STI, koniecznie